cześć moi drodzy, to znowu ja i to znowu moje ekspresowe recenzje kosmetyków, które gdzieś kiedyś nabyłam dawno, dawno temu i próbuję teraz je w ekspresowym tempie nadrobić, żebyście wiedzieli, ponieważ pod różnymi filmikami openboxowymi czy moimi haulami kosmetycznymi często pojawiały się komentarze: daj znać jak działają, daj znać co o nich myślisz, powiedz coś więcej jak już przetestujesz. I w związku z tym, że byłam strasznie leniwą bestią, kupując i robiąc te open boxy, jakoś nie miałam czasu opisywać tego wszystkiego na blogu, bo jak sami wiecie, miałam tego bloga jeszcze chyba do początku lutego, natomiast później musiałam z niego zrezygnować, bo po prostu w natłoku obowiązków nie miałam czasu tego wszystkiego ogarniać. I teraz stwierdziłam, że w sumie przyszedł idealny moment, bo są wakacje, mam trochę więcej czasu, nie chodzę na zajęcia i mam chwilę, żeby Wam te wszystkie kosmetyki gromadzące się przez te ponad pół roku zrecenzować. I w związku z tym, że chcę to robić krótko, zwięźle, szybko i na temat, nie są to jakieś obszerne i profesjonalne, eksperckie recenzje, ale liczę, że te moje kilka zdań i kilka słów opinii na temat tych kosmetyków pozwolą Wam wyrobić sobie jakąś opinię i albo zachęcić, albo niekoniecznie zachęcić do kupienia jakiegoś produktu. Tak więc zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem ciągle tkwimy w styczniu, ale już jesteśmy przy końcówce, tak więc zapraszam gorąco do oglądania dalej, jeżeli jesteście ciekawi. Rozmawialiśmy już o kremach, o peelingu do twarzy, o maseczkach. Wszystko było z Yves Rocher i nadal w tych klimatach się obracamy, bo mam dzisiaj dla Was dwa peelingi. Jeden jeszcze mam, natomiast drugi pojawi się gdzieś tutaj. Tak, o tak, to jest właśnie ten peeling. Ten peeling jest do całego ciała, natomiast ten peeling jest wyłącznie do rąk. I teraz szybko, póki jeszcze pamiętam, oba te peelingi bazują na pestkach z Morelli. Ten, który się tutaj pokazywał, nie wiem, czy jeszcze się pokazuje, czy już nie, jest do całego ciała, a raczej był. Nie był jakichś wielkich pojemności. Te mililitry, które mieliśmy do dyspozycji, to był pełny produkt, to nie była żadna próbka ani nic, więc wydaje mi się, z tego, co jeszcze na ten moment pamiętam, że on był chyba tej wielkości, czyli miał tych mililitrów 75. Pi razy drzwi, bo nie pamiętam. Byście musieli zajrzeć do mojego filmiku urodzinowego, gdzie bardziej dokładnie te wszystkie rzeczy opisywałam razem z cenami, bo moje ekspresowe recenzje nie polegają na odnoszeniu się jakości produktu do ceny. Zostawiam to zupełnie Wam. I wiecie, jak to różnie bywa z produktami. Miałam już różnej wielkości peelingi do całego ciała. Mniejsze, większe starczały na krócej lub dłużej. Jednak do takiego 75 ml produktu powiedziałabym, że on starczy na dość długo. Niestety bardzo się myliłam i mimo tego, że pięknie pachniał, miał bardzo drobne te kuleczki, ten peeling, te drobinki, o, to jest słowo, którego szukam. Te drobinki w tym peelingu były naprawdę bardzo delikatne i bardzo malutkie, było ich po prostu pełno. Jeżeli ktoś z Was lubi właśnie takie delikatne, drobniutkie peelingi, to ten z Yves Rocher, właśnie ten z pestek Morelli, był idealny. On naprawdę delikatnie nas tylko peelingował, zostawiając przy tym piękny zapach. Był taki delikatnie oleisty, więc jak się później oblewaliśmy wodą, to ta woda tak po nas spływała jak po kaczce, co ja bardzo w peelingach uwielbiam i po prostu to jest dla mnie super. Natomiast jego głównym minusem było to, że był mega niewydajny. Lubię, wiecie, lubię peelingować sobie całe ciało i niestety ten peeling, który tutaj Wam przedstawiam, starczał wyłącznie na 2-3 kąpiele, to jest bardzo, bardzo niewiele. I wydaje mi się, że właśnie z tego powodu nie opłaca się go kupować, właśnie ze względu na tą niewydajność, no bo kurczę, czasami człowiek chciałby kilka razy w tygodniu zrobić sobie peeling całego ciała i nie jest w stanie, bo by musiał sobie nakupić hurtem po prostu tych peelingów, żeby mieć na zapas. Bez sensu. Natomiast drugi peeling, którym jestem zachwycona, i ten ma znowu puder z pestek Morelli i truskawki, znaczy puder z pestek Morelli i kawałki pestek truskawki. Czekajcie, doczytam. Ten peeling zawiera w sobie puder z pestek Morelli,
tu morele i tu morele, ale ta morela jest znacznie lepsza, bo tutaj są jeszcze nasiona truskawki i jest wiele, wiele jeszcze innych składników, bo ten peeling w ponad 99% składa się ze składników pochodzenia naturalnego, co jest bardzo super. Natomiast nieziemsko pachnie truskawkami. Na początku trochę nie mogłam tego zapachu skojarzyć, znaczy wiecie, jak go wąchałam, to kojarzyłam, że kurczę, znam skądś ten zapach. Dopiero później jak przeczytałam skład, to stwierdziłam, faktycznie truskawki. Nie poznałabym nigdy, bo mam słabą pamięć do takich rzeczy. W każdym razie ten peeling jest genialny, on jest tylko do dłoni, tak naprawdę, więc często jak peelinguję sobie całe ciało, zostawiam dłonie po prostu na sam koniec i peelinguję je po prostu już po wyjściu spod prysznica tym cudem. Bo nie dość, że on przegenialnie pachnie, jest naprawdę bardzo mega wydajny. Powiem Wam, że on też ma właśnie 75 ml. Korzystałam z niego już bardzo, bardzo wiele razy. I zobaczcie, ile jeszcze go zostało. Naprawdę niedużo go potrzeba, żeby sobie zrobić peeling obu dłoni. Nasze dłonie później są takie naprawdę mięciutkie, zadbane. I tak pięknie pachną, że już nawet nie potrzeba. Ja bym się pokusiła o stwierdzenie, że on jest chyba nawet nawilżający. Tutaj to chyba nie jest nawet napisane, ale wydaje mi się, że on jest chyba nawet nawilżający, bo moje dłonie po tym peelingu są tak miękkie, gładkie i po prostu piękne, że wydaje mi się, że on coś z tym nawilżaniem ma jeszcze wspólnego. W świecie tych różnych produktów do peelingu nie spodziewałam się, że będzie coś poświęcone tylko dłoniom, ale jestem z tego produktu tak bardzo zadowolona, że pani mnie wtedy na niego namówiła, że chyba nie cieszę się z niczego tak bardzo, jak właśnie z tego. I jak wiecie, póki co przedstawiałam Wam tak naprawdę trzy peelingi, bo ten do dłoni, ten do całego ciała i ten do twarzy, który był kilka odcinków temu. I z tych trzech, jeżeli bym miała wybrać jeden, to będzie właśnie ten do dłoni. Tego najbardziej, najmocniej na świecie polecam do wypróbowania każdemu. Każdemu jak leci. Jeżeli poszukujesz peelingu do dłoni, oto ten. Radzę przetestować, bo jest super. Natomiast co do całej reszty, trzy razy bym się zastanowiła, czy bym je w ogóle chciała. Więc jakby no... Jeżeli, no tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli lubicie bardzo drobne peelingi o przepięknym zapachu, ale które są mega niewydajne, to polecam Wam właśnie ten peeling morelowy, bo naprawdę byłam nim, bardzo w nim byłam zachwycona, bo on tak przepięknie pachniał i robił na skórze tyle dobrego, ale kurczę, ta niewydajność mnie chyba najbardziej w produktach boli, więc polecam go z tych różnych pozytywnych aspektów, ale no najbardziej polecam go właśnie do przetestowania, czy on nam pasuje, czy nie. A później sami musicie się zastanowić, czy chcecie w ten produkt dalej inwestować, czy nie. Ja w niego już nie będę inwestowała, bo mam swój własny inny peeling z Vintage Body Oil, którego uwielbiam ponad wszystko i zawsze będę do niego wracać. Natomiast co do peelingu dłoni, mój numer jeden. Dzisiaj się chyba trochę wyjątkowo rozgadałam. Pewnie dlatego, że tak bardzo lubię peelingować dłonie. A tak serio, to dlatego, że lubię do Was gadać i to już chyba będzie ostatni filmik w tym wydaniu. Więc napatrzcie się dobrze. I jeżeli chcecie oglądać mnie dalej, nie tylko w takim wydaniu, to zapraszam Was gorąco do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do komentowania i do lajkowania moich filmików i widzimy się już niebawem albo w kolejnej recenzji, albo w kolejnym środowym filmiku. Tak więc trzymajcie się ciepło, cieszcie się wakacjami i widzimy się już niebawem.